To jest trzeci rok, kiedy hotel Apart Hotel Uniejów nas gości. Warunki są rewelacja, no, hotel świetny, obok termy. To jest po prostu perfekcyjnie, więc musimy ten czas wykorzystać jak najlepiej, bo na tym poziomie raczej takie warunki się do pracy nie trafiają. Rewelacyjna kawa, naprawdę przywitali nas tutaj zacnie, powiem szczerze. Bardzo dobrze zaczęliśmy obóz. Zaczęliśmy od zamienia, od hipoksji. Później wczoraj mieliśmy trening na boisku. Troszkę gierek, troszkę strzelby. Boisko, bardzo dobre, sztuczna trawa. Warunki są na najwyższym poziomie. To jest stary komin taki. Chyba jeszcze też taki ma. To jest fantastyczny komin. Najlepszy taki. Tylko wiesz co, potem jest jakieś zimno? Parujesz. Normalnie parujesz. Najważniejszy zwód ekstraklasy. Przód odstawno dostawny, tak. Przód. Jest Maciek, pozycja. Ręce Kasku, zobacz, zostań. Już masz źle. Okej, okay, teraz jest okej. Okay. Odrzuć do pozycji. Druga strona. Ja panowie jeszcze. Dawaj, Gabo. To bardzo idziesz do kołyska. Rzucasz się i nogi. Z automatu idą ci nogi. Jeśli złapiesz piłkę, jest okej. Okay. Jeśli ona będzie wypuszczona, to nogi cię pociągną do góry i stracisz to. Nie wstaniesz, nie? Tak szybko jak wspomniałeś. Tylko to 2x2 chciałbym, żeby było rozwiązywane w miarę szybko. Jak ekipa broniąca przechwyci piłkę dość szybko, to jeszcze kończy finalizacją, dobra? Nie umiem strzelać, kurwa, jak to się robi. Ja przyjmuję, ja! Jeszcze jestem! Dawaj, Urbi! Bez faulu! Brawo, fajnie. Ojej! Nagrane! Brawo, Marcinku. 20 razy za późno, ale okej. Jeszcze daj do Bustaka, kurwa! Brawo, Psemo! Uderzaj! Dograj, Daniel, dograj! Jest Machal! Czy to nie za szybko, panowie, ta forma? Środek, zamknij! Na dziewiąteczkę. Dobre warunki, dobra gra głową. Brawo, Marcinek! Patrz go, puść! Daniel! Przesuwaj, stój. Ręka! Kasper! Gumkę zamontujemy. Zaplecze gastronomiczne jest wybitne. Kucharze tutaj bardzo dbają o nas. Jedzenie jest naprawdę na najwyższym poziomie, najwyższej jakości. Jest do wyboru praktycznie wszystko. Od zup po drugie dania, ryby, mięsa. Obsługa jest rewelacyjna. Wszystko jest tak, jak chcemy. Każda nasza zachcianka jest spełniana błyskawicznie. Znakomite jedzenie. Największym łakomczychem w drużynie zdecydowanie jest trener Oskar. Czy się zgadzam? Niekoniecznie, ponieważ jemy... Dzień dobry, panie Oskarze, zamówienie. jednak nie tylko tak Przemek myśli. Nie no, jemy regularnie. Jak troszkę poćwiczymy, to wiadomo, że są takie smakowite rzeczy, że aż żal nie poje się. Ziemniaki, ryba, dużo warzyw, kolorowo na talerzu, a potem do kawki jakiś deserek, także tak lubimy. Jest do wyboru rybka dzisiaj, pierś z kurczaka, pierożki ruskie, owoce, co tam jeszcze mamy, ciasteczka, no wszystko jest tak jak się należy, zupa ogórkowa. Ja pierd! Znowu zostało. 3, 4. Mocny jeden.
pokój mocno rozrywkowy jest. Chłopaki trochę dbają o wolny czas nasz, więc jak najbardziej na plus. Szkolimy się. Jest Michał! 25. Ja! Blisko tam było triple. Blisko. Burbi ma potencjał, lewa ręka, lewa noga. Aj, najbula. Super czas spędzaliśmy właśnie między treningami czy po treningach wieczorem. Graliśmy albo w pokera, wiadomo, ale bardzo często, jak nie częściej, graliśmy rumiku. Marcin? Burę rozdaję, tak? I nadal nie. Wyciągnął 46 miał. Tak. Jopek. Ale a czy 6, tak? Może żeby nie było. A, bo ja pas. A w Holandii właśnie nie graliśmy. W Bułgarii, w Charkowie. Może chyba nie grali. Czekaj, w Szwecji nie grałem. W Szwecji nie graliśmy. Też nie. No, Szwecja, Norwegia nie. Ale właśnie Bułgaria, Azerbejdżan. No. Zdarzało się nawet i w dniu meczowym grać i też emocje były mocne. Ja miałem szczęście, że trafiłem do zespołu, który został przejęty przez osobę naprawdę wyjątkowo bogatą i bardzo chcącą udowodnić, że może zbudować klub od niczego, bo w Turcji wiadomo jak to jest, nie? Fanatyzm, kochają piłkę nożną, to jest taka ich oczko w głowie, taka religia. Także miałem szczęście, że jeździłem po najlepszych hotelach, zawsze byliśmy praktycznie. Dwa razy było tak, że pojechaliśmy do hotelu i hotel był cały wynajęty dla nas i dla Galatasaraju. U kogo większy zapierdol? U Czerczesowa czy Śliwowskiego? Oj, ci powiem. Tam to hipoksji no nie było trzeba, żeby... Hipoksja na powierzchni zawsze. Ale wiesz, no, efekty były fajne. No. No dobra, ale to kontuzji na przykład wszyscy byli tacy zajechani, nie? Każdy się bał powiedzieć, biedny, Hamalajny chciał coś powiedzieć, ale... No, a monitoring był wtedy jakiś prowadzony? Nie, fajnie, tak, fajnie. Wszystko leży. Graliśmy w Lubinie po porażce, no to tak... Zareagował, że się chciało być szatnie, nie? Kluczem dla mnie jest ten ruch, który często robiliśmy, że czy Kosa, czy Mikołaj, będziemy też Fabiana próbowali na boku, żeby był ten ruch w poprzek boiska i ścinam, w poprzek boiska i ścinam. To mają być takie układy scalone, że akurat lewy pomocnik ścina, włącza się lewy obrońca i to się robi miejsce. Za każdym razem, panowie, to jest reakcja na to, co się dzieje. Podstawą w ataku pozycyjnym, że utrzymać się przy piłce, jest robienie przewagi tam, gdzie jest piłka. Strefa bezpieczna 30 metra, strefa przyspieszenia gry między 30 a 60 i potem jest wasza kreatywność. Żeby się dobrze funkcjonowało weszło, musicie mieć przyjemność z gry w piłkę nożną. Ja chcę, żeby ta przyjemność była połączona z pragmatyzmem, że chcemy coś osiągnąć, chcemy mieć jakąś kulturę, jakąś strukturę, ale żeby to było przyjemne. Strefa, piłka, na końcu człowiek w pressingu średnim. Obrona niska to jest krycie indywidualne w polu karnym. To wiecie, tam mam też inteligentną drużynę. Zaczynamy jak z Raszynem w bramce Marcin, od prawej strony Bochen, Świdziu, Bury, Przemek, środek Urbi, Maciek, Fabien, boki Noimi, Kosa, dziewiątka Ciechan. Ale ja bym chciał troszkę delikatnie zacząć w tym składzie mieszać, bo wszyscy pracują. Bardzo ważny sparing, bardzo ciężki. Ciechan ze złamaną nogą wystąpi w tym sparingu, bo tacy właśnie jesteśmy ambitni. Motywuje nas to, że są to przeciwnicy z wyższej ligi, tak więc mamy okazję sprawdzić się, jaki jest obecnie nasz poziom, bym powiedział, w jakiej klasyfikacji rozgrywek byśmy mogli grać. Ja już się oddycham. Nie, rozluźniamy plecy. Troszkę rozluźniam, bo spięte mam. Tego boiska sztucznego, więc trzeba się troszkę porolować przed meczem. Przeciwnik będzie dużo, dużo silniejszy niż w lidze. Mam nadzieję, że gdzieś też zobaczymy, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o sami, gdzie gramy, ile nam jeszcze potrzeba. A teraz najgorsze jest to, że im paznokieć schodzi, bardzo mnie boli. I tutaj może się też wypowiedzieć nasz fizjo. Plecy mam tak pospinane, że może być dzisiaj ciężko, ale no... Czy jeszcze uratujemy? Jak to mówi Świdziu, ból jest chwilowy, chwała wieczna, nie? Profesjonalizm, o tym co mówiłem. Tak, widzimy. O, jest pan dyrektor sportowy. Dzień dobry, cześć. Cześć.
To jest jedna z pierwszych osób, którą oszukałem w klubie. Dlatego tu jestem. Teraz się o tym dowiaduję. Później pogadamy. Ale te sparingi to jest takie ich zwieńczenie. Z dobrymi humorami, żebyśmy się dzisiaj wieczorem pobawili. Ale najpierw jest 90 minut roboty. Każdy jest zaangażowany od początku do końca. Po 3 punkty, jak to mówią. KATES! Weszło! A pamiętaj o tym, że jak ty jesteś do środka, na przykład a ja bym krócej dostał piłkę, no. To później do ciebie jeszcze mogę zagrać tak w pole karne, jakby wiesz. Ze środka jak ty wybiegniesz, wiesz. Bardzo mnie cieszy ten sparring. W końcu jest rywal z trzeciej ligi. No i to są takie mecze, które pozwalają nam coś budować na przyszłość. Wiedziałem, że rywal podejdzie wysokim pressingiem. To będzie pressing wysoki, intensywny, więc chciałem zobaczyć, jak będziemy sobie z tym radzili i tak faktycznie te pierwsze minuty był z tym problem, bo musieliśmy przestawić się na inne granie, a później już wydaje mi się tak na gorąco, bo jeszcze nie analizowałem tak dogłębnie tego spotkania, że poukładaliśmy sobie grę w środku pola, mogliśmy boczne sektory wykorzystać. Ci zawodnicy, którzy powinni być liderami w swoich formacjach, udźwignęli ciężar gry i ta gra już wyglądała znacznie lepiej. Ten obóz też jest w taki sposób obmyślany przez trenera, żeby zbudować już pewne podwaliny pod kolejne awanse, więc te treningi są mocniejsze niż wcześniej. Te sparingi są niezbędne, aby też zespół się przyzwyczaił. Wiesz, to nie chodzi nawet o umiejętności czysto piłkarskie, ale chodzi też o taki rytm. Jeżeli na co dzień grasz, powiedzmy, z troszkę słabszym rywalem, no to podświadomie się do tego dopasowujesz, tak? Nie grasz na 120%, tylko gdzieś tam na 80%, no bo tyle wystarcza. W momencie, kiedy nagle rywal jest lepszy, no to jest zawsze ten szok, tak? I potrzebujesz chwilę, żeby wskoczyć na wyższy rytm, na wyższy poziom. Dlatego im częściej będziemy mieli takie spotkania, tym łatwiej nam będzie po prostu przeskoczyć i awansować. Jeżeli uda się stworzyć rywalizację na poszczególnych pozycjach, to ta rywalizacja będzie budowała, bo te pierwsze minuty tego spotkania pokazały, że to nie jest nasze środowisko ligowe i troszkę to trwało, żeby to sobie poukładać, a jak sobie to pokładaliśmy, to widać było naszą jakość piłkarską. I chodzi o to, żeby w treningach to tempo było jak najwyższe, bo wtedy będzie łatwiej to przełożyć na mecz. Wiadomo, żaden trening nie odda jednostki meczowej, ale na tyle, na ile to jest możliwe, musimy to stwarzać. Na pewno rozmawiamy o tym, żeby wzmocnić gdzieś rywalizację, jeżeli chodzi o pierwszą jedenastkę, no bo na ten moment nie spodziewałbym się, żeby coś się zmieniło pod kątem zawodników pierwszego składu, żeby ktoś, nie wiem, odszedł do innego klubu albo stwierdził, że jednak nie chce u nas kontynuować swojej kariery. Natomiast myślę, że tutaj musimy przede wszystkim o tej rywalizacji pomyśleć, żeby ta ławka rezerwowa ich mocniej naciskała, tych chłopaków, którzy gdzieś tam przed meczem już są spokojni, że zagrają. Elementem rozwoju zawodnika bądź podtrzymania dyspozycji, jak już są zawodnicy bardziej doświadczeni, jest środowisko, które mamy, bo trening to jest jedno, a warunki meczowe to jest zupełnie co innego i to środowisko, jeżeli nie zawsze jest wymagające, może trochę hamować formę poszczególnych piłkarzy i to nawet nie jest absolutnie żaden zarzut, tylko musimy się adaptować do tej ligi, w której jesteśmy. Rozglądamy się głównie za młodzieżowcem. Za młodzieżowcami, nie tylko jednym. Mamy nawet na obozie 3 młodzieżowców, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza. Potrzebujemy też kilku do pola i jakby to jest nasz priorytet. Dołączył do nas Igor Lewczuk. Co prawda jeszcze nie jest w 100% do dyspozycji do gry. Jeszcze dochodzi do siebie, ale na ligę będzie gotowy.